epizody. Przeszedłem ten i został ten. Episode playtime 1 hour. To jest króciutkie. Dom Carsona. Albo Carson Home. Nie wiem, cokolwiek to znaczy. Nazywam się Noah, mam 28 lat i jestem z Midwest. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego wysyłam to, ale mam nadzieję, że to może być lekcją dla niektórych. Przydarzyło mi się to, jak miałem 18 lat, ale pamiętam ten incydent, jakby wydarzył się wczoraj. I trauma, którą spowodował, jest dużą częścią mojego życia. Background sytuacji. My dad was a realtor. Co, kto to jest realtor? No, w każdym razie tam przyjaźnił się z klientami, dobre relacje nawiązywał. Jednego dnia przyszedł do domu i jakąś pracę zaoferował weekendową. Jeden z jego starszych klientów na kilka dni awk poszedł i potrzebował kogoś, żeby się zaopiekował jego domem, żeby obserwował, czy się nikt nie włamie czy coś. Ten ziomek pracował jako COO at a local media company. Co? Nie co, COO. Nie wiem, od czego to skrót. Tata powiedział, że zapłaci mi $100 tylko i wyłącznie za oglądanie jego domu i robienie jakichś podstawowych chores, cokolwiek to jest. Zaakceptowałem ofertę, ponieważ nie miałem nic interesującego, co mógłbym robić w weekend. Poza tym mógłbym wykorzystać ten czas, żeby przygotować się do szkoły. Mój tata podwiózł mnie pod ten dom. Czyli mamy kogoś domu popilnować. Darmowa kaska. Ty, ale mieliśmy się domem opiekować, a to jakaś olbrzymia pralnia chyba. Tak, spada do 150 i co? O co tu chodzi? Wybielacz? What? Excuse me? Excuse me. Gdzie go położyłeś? Kim jesteś? Gdzie jest wybielacz? Potrzebuję wybielacza. Co to za miejsce? Kim jesteś? Nie wiem, o czym mówisz. Mówi, że potrzebuje wbielacza. No, a on chyba mnie zna. Koniec ziemki, jesteśmy na miejscu. Mówiłeś, że jesteś w stanie to zrobić. Obudź się, obudź się, obudź się. Co? Co ty się, co chodzi? Aaaa, pod ten pod ten dom jesteśmy. I got this dad. Klucze zostawił pod jakąś fejkową skałką, żeby się dostać do środka. Nie otwierać drzwi dla nikogo. Dom ma być zamknięty. Bierz się do roboty. Spoko. Idziemy po kluczek. Spoko domek. Taki ciepły. Jakaś fejkowa skała. Backyard. Back to chyba, że z tyłu. Oho. Pogłaskać? Fake rock. Jest. Klucz. No i super. Tu też ta muzyka dziwna jest. Trzeba się wysikać. No, podnieś deskę. Ładnie. Git. Nie lubię takich zasłon. Evelyn Cooper? A to chyba jakaś dziewuszka jego. A to pan Carson pisze, ten, do którego dom należy. Dzięki, że wziąłeś tą pracę, dzieciaku. Doceniam to. Musiałem wyruszyć wcześniej. It's Roy, got this contract from Walter. Hm? Czy to jakiś horror? Nie wiem, może. Zobaczymy. Na razie mam się domem zajmować jakiegoś zapracowanego pana. Nie pytał, nie prosiłbym o to, jeżeli to nie byłaby Zeke. Kim jest Zeke? Choruje trochę. Chyba chodzi o tego psa. Zajmę się nim domem. Nie musi się pan o nic martwić. Może go nakarmię czy coś. This is dinner time. Psie żarcie z piwnicy. Spok. Tylko gdzie jest tu piwnica? O kurde, ale ma studio nagrań. Rysy Bożego chyba tego. Czy nie? Takiego konnowicza. You can grab the flashlight in the storage room upstairs. W schowku latara. A, mówił upstairs, w sumie to ma sens. Ale to chyba też nie jest starczą. A co to? O, chyba jego. Nie, no jakaś pewnie losowa pani. Jest. I właśnie może rozładować nawet, więc super. Gdzieś żarcie jest. Chyba. Chyba, że kłamał. Kurwa no.
Bo do wyłączenia te alerty są. Oho. To chyba buba. Dog food. Pamiętam, raz kupiłem puszkę dla psa. Jak otworzyłem, to taka zgnilizna wytrysnęła z niej, tak pod ciśnieniem mocnym. Tak waliło na całe mieszkanie. Popsute żarcie, zepsute mięcho tam było. Tak, i zjadłem potem tą maszynę. My computer has been acting weird lately. Trzeba chyba z komputerkiem naprawić jego. Have a lot of expensive equipment laying around. Don't want anything happening to it. Dobra, zerknijmy na jego kompa. Co ja widzę, widzowie? A widziałem sobie jego komputer? Może na górze gdzieś jest, nie wiem gdzie jest. Czego? Ale Carson 5387. Sypialnia pachnie mokrymi ubraniami. Takie zwłoki we wczesnym stanie rozkładu. Jest jego komputer. Dwa monitory ma, kurde. Egg AXE. Co to? System encountered critical error. Guess the flag. Nic tu nie działa. Przeglądarka. Free trial for limited period. Co? Ściągnijmy mu tu antywiruska. Jest napisane, że full protekcja. Ta. Ładnie. Nie pobieram wirusa, tylko antywirusa. 96XE. Welcome to antivirus 96. Cały skan, full. Pewnie, że wirus i będzie trzeba zapłacić, albo tutaj pod numer telefonu zadzwonić i gift cardy. Oho, Troy remove. Teraz to już na pewno będzie trzeba zapłacić. O. Proste. I teraz mogę jajko odpalić. Oho. Program can't start because biblioteka is missing from your computer. Try reinstalling program to fix this problem. Kamery? O! Kamery działają. Co pisze do mnie Roy? A, zrobiony jakiś trojan był i tylko z bezpiecznych źródeł pobierać rzeczy. Dostanę napiwek. No i zajebiście. A co tam jeszcze? Chyba do telewizorka trzeba podejść. I coś będę z Eweliną oglądał. Nic tu nie działa. Guess the flag. O. Kur. Kongo. O, Mozambik. 2-11. Zobaczymy, czy będzie jakaś nagroda, jak będę. Czemu 3-15? O chuj. Ale ja to klikam losowo. O kurde! To może B teraz. Dobra, jakieś gówno. Nie ma co. Co ma w śmieciach? Guide to being a... Przywróćmy to. Guide to being a better person. Pierwszy, nie bądź niemiły. O, to dla was. Oh, bardzo dobry my guide. God. It's tactical nuke, everyone save bycie yourself. Niemiłem. Kto to był? Malarz? Czy mi się... Nie no, wydawało mi się. To nie był malarz chyba. Radosne obrazki. Piesek. Drugi, pozostań spokojny w każdej konwersacji. Hello. Tak, jestem spokojny. The secret to being calm is to not let your feelings interfere with... Jak jesteś spokojny, jesteś lepszą osobą. Nie bądź niemiły i bądź spokojny. Krótkie słowa desideraty w grze komputerowej. A, Ewelina mnie męczy, żebym do kompa wstał. Znaczy do telewizoru. Telewizora. Dały stało. O, to kurwa, to wykrywa.
nagrywam mikrofon. Hello. Hello. Jeffrey. I'm Jeffrey. And today we are cooking cat food. Bardzo świeże. Cat food. It's my favorite dish. It's super enjoyable. Kanał zostawił. It's my favorite dish. We can't eat this. It's raw. So first, we are going to gently pour the cat food onto this conveniently placed pan on a stove. Listen to the sizzle. Like a baby suckling upon a mother's bosom. Gotowałem żarcie dla kota. Okay, now while that's cooking, we can work on an appetizer. I will be preparing what's known as a piece of cardboard dipped in milk. We will need a piece of cardboard. Wojna jakaś pojebana jest, jak nie na takie programy namawia. To start, we pour the milk into the glass. The cardboard into the milk. Czego? There is some cash in my nightstand. Look at that. Doesn't that just look nice? Jezus. Ten gość z TV Toty. Nie dość, że wpiernicza żarcie dla kota, to jeszcze na linie włosów jak ty XD. Dobra, niech se ogląda ten program solo. Idę po kaskę. Jakiś... Some hands. Don't have hands? I'll give you hands. Got too many hands to handle? I'll take them. I got the best hands. Only the highest quality hands for you. Got too many fingers? I'll take them. Not enough fingers? I'll give you more fingers. People love hands. They're great. I got so much hands. Amazing hands. I'll sell you good quality hands. Come on down today to buy some hands. I have nice hands. Hello. Dziwne to. Chcę do jego sypialni iść. Bo tam jakaś kaska nie była, co to? Do not disturb for any reason. Czyli, że tu nie wchodzimy chyba. O chuj, otwarte. A, to jest po prostu wejście, to jest to studio takie. Co jest? Skąd to na wieżę odszedłem od monitora, znaczy od telewizora? A, bo napisałem, że muszę uciekać, bo chłop chce, żebym zakupy zrobił. No, możliwe, że dlatego. Git. To na zewnątrz wychodzimy. A jak przyjdziemy do domu, to chyba ktoś już w nim będzie. Takie skromne przeczucie jest. You can take Alex's bike, it's outside the garage. Na rowerze? Nie moim? Dobrze. Oho, teraz cała lista zakupów. Hamuj się, kurwa! Weź koszyk. A wezmę koszyk. Czemu nie? To tak, trzeba kupić jajka i mleko. To powinno być proste. Czego? Synu, czy tu pracujesz? Nie, robię zakupy. Okej, a o co chodzi? Mój syn lubi musztardę. Przyszłam tu po nią, ale nie mogę jej znaleźć. Czy wiesz, gdzie ona jest? Zaraz ci przyniosę. Na spokojnie. Ale się będzie napiwem. Jest musztarda. Masz. Tu masz. Tak, tak, to musztarda. No ale... No i ładnie. Dobry uczynek zrobiliśmy. Mleko jajka. Mleko jest. Skromowa o diabole. A, to są jacyś moi znajomi chyba. Co tu robicie? Twoja dziewczyna tu była właśnie. Wyszła. If? Kara? Co? Randkujemy razem.
Nie słuchaj go, gada głupoty. Kupiła bardzo dużo puszek. Organizuje imprezę. Staro wygląda, to make-up, energia milfa. Jest godkom, o co tu chodzi, ty? Kto pytał o to? Godka milfka? Skończyliście? Co będę dzisiaj robił? Opiekuję się domem pana Carsona. A, syn tego chłopa, którego domem się opiekuje, jest jakiś dziwaczny. Niepotrzebna konwersacja w sumie. Ale co? Daj mi jajka. A czy nie było jakiejś afery? Że to było jakieś coś rasistowskie, coś tam i musieli zmienić nazwę? Czy coś mi się wydaje? Musieli zmienić nazwę z Uncle Ben to Ben's Original. Po tym jak... Zapytaję na bicie, bo jestem taki głupi, że nie wiem, o co mu chodzi. Zostali skrytykowani, że ich nazwa jest rasistowska i zmienili z Uncle Ben na Ben Original. Patrz, jakiś artykuł. 2 lata temu. W sumie to już 3. Dobra, wziąłem ten ryż czy nie, bo nie pamiętam. Chyba nie wziąłem. Teraz wziąłem, co jeszcze? Jest tak. Jajko, mleko, mleka mam, ketchup mam, ryż mam, miód i groszek. Blue Bully od pizzy! Ty, to też jest Garden Peace. A wziąłem inny Garden Peace. Wziąłem ten. A. Co jest? Dobra, będzie ten. Dobra, tak. I drugie mam, to mam, to mam, to mam, to mam, to mam, to mam. Jeszcze nie mam ranch. Nie wiem, co to jest ranch. Pierwszy raz w życiu słyszę. Ranch, tym się z ranchem kojarzy co najwyżej. A jeżeli z czymś do żarcia. O, ranch. To chyba wszystko. Jedyne, co się zostawiam, to ten groszek, bo ja wziąłem groszek ten. I się nazywa Garden Peace. A to ma kompletnie inne opakowanie i też się Garden Peace nazywa. Siemano. Gdzie to ci położyć? Tak, tak, jest plis. A, miałem coś dla siebie wziąć. Ja to myślę coś takiego przydatnego, jakąś, nie wiem. Nie, dobra, nie trzeba nic. Albo kupię sobie coś. A, bo już nie, już starczy. Teraz pytanie, która to była Havira? Po psie rozpoznam. W prawo, czy to ta? To chyba ta. Nie wiem. Albo to nie ta? Coś mi nie chce tu wpuścić, no może to. Tylko światło się raczej nie paliło u mnie. To też nie to. O, to się porobiło teraz. Nie mam pojęcia, który to był dom. Skurwa no! Mam nadzieję, że dom na klucz był zamknięty. Bo jak nie, to zaraz będziemy mieli gościa. Szłam obawy, że mamy. Jeszcze nie jesteśmy świadomi tego. Dobra, mogą być w kuchni. Trzeba się iść załatwić z tego, co mówił. To załatwić czy pracę domową? Może pierw załatwić, potem pracka. Co to? Wygląda jak krew. Albo coś rozlanego. No nie wiem, gdzie te lekcje odrobić. Może trzeba się wydrzeć, żeby przyzwać pomocnika. Oho. Kto to jest jakaś Andy Reynolds? Dude, you said you are at Carson, right? You need to see this. Search up Roy Carson divorce on the internet right now. Rozwiedź się? Już sprawdzam, o co tu chodziło. W tym rozwodzie. Rozpierdniczę od mojego roweru. Roy Carson divorce. Search. Oho. Roy Carson, CEO founder of BN Media, claims to be receiving death threats from the angry fans of his ex-wife. Oho. On wyjechał i mnie wziął do opieki nad domem. A oni nie wiedzą, że on wyjechał. Nie wiedzą, że ja to jestem. Dom. Jego dom jest nawet... Oho. Może jakaś pizza przyszła. O, mam sposób. A, mam kamery, no ta zapomniałem, skóra. Karty jest.
oto mój rower. Nie, no co, pójdę, chociaż on mówił, nie otwieraj nikomu pod żadnym pozorem. Może zaraz pójdzie. A jak nie, to trzeba otworzyć, żeby się gra dalej potoczyła. Chyba się coś striggeruje, jak popatrzę przez okno na niego. Hello? Czego, kur... Kim jesteś? Your delivery for your one medium size from Pizza Depot Sir. Nic nie zamawiałem. Your one medium size pepperoni pizza sir. Ale nie zamawiałem. Zły adres. That's correct. It's ordered by the name of... Roy Carson. Nie, nie otwieram. Coś wignąłem. Nie otworzę mu drzwi. Boję się ciebie, jakoś kolego. Idę na kamery zerk. Ty, on chyba nie dociera do niego, że to nie ja. Trzeba mu otworzyć chyba. Nie no, zagadam jeszcze raz. Zobaczymy, co powie teraz. Ale to może być koniec gry, jak otworzy. Please open the door, sir. Śmiałe bazylinko. Nie. Gdzie ja miałem bazylinkę? Wydaje mi się, żeby uciec, trzeba będzie się schować tam, gdzie najbardziej bym się nie chciał chować. Czyli do piwnicy. I się skitramy. Jezus! Kurwa! Rozważam do usunięcia go, ale jeszcze nie jestem pewny, Mateo. No nie, no chyba trzeba otworzyć, bo nie pchnę dalej. A nie można napisać do Roya? Zapytam się, czy zamawiał pizzę. Jak nie on, no to wszystko jasne. Że to jakiś zadymiarz stoi pod domem. Do you want me to cancel the order? No tak, ale nie ma takiej opcji. Sleeve. Are you there, sir? Nie da się pchnąć gry. Halo! No nie da się dalej pchnąć. Nie wiem, możemy sprawdzić jeszcze raz kamery. Jak nic nie ma na kamerach, to otworzymy. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Na pewno jest jakieś obejście, żeby nie otwierać i pchnąć grę dalej. Albo możemy mu ganka zrobić. I wejdziemy na plecy do niego. Couldn't go out. Gdy to... A widzisz, się zabezpieczyli. Nie można wyjść. To na pewno nie jest dostawca. Nie byłby tak nachalny. Albo może będę udawał, że mnie nie ma. Dobra, czego chcesz? Bo już nie mogę. Open. O kurwa. A chyba, że to jakiś taki prankster. Że zabawnie, jak zadzwoni i ucieknie. Dobra, to na pewno pizka. Że od telewizora na lewo, czyli że... A gdzie tą pizzkę dajemy? Ja bym zeżar. Roy Carson wysłał wiadomość. Look out for some pizzas i shooter. A no i po co takie zamieszanie, kurde? Jakby wcześniej to napisał, to bym go wpuścił, herbatki zrobił, wszystko. A nie chciałem... Chociaż nie, no i tak by sobie chyba tego nie życzył. Niczego tu nie ma. Nie ma nawet jakichś śladów, że ktoś niby próbował dziwne rzeczy robić. Okno otwarte. Żadne nie jest. Ty. Słyszę kroki.
Uważaj, czy nie napluł? Nie no, chyba nie napluł. A jak napluł, to co? Nic nie zrobisz, bo nie wiesz. To o co chodzi? Idę do psa. Nie mogę wyjść. Chyba, że trzeba tą pizzkę skonsumować. Inaczej się nie pchnie dalej tego. Nie wiem. Thought I could watch some TV while eating. No. Telewizor, pizzka. O kurwa. Deski zgrzytały za mną, słyszałem to. To nie był deszcz, nie denerwuj mnie, zaraz ci pokażę. Słyszałem chodzenie po skrzypiących deskach. Dobra, to co, jemy dalej. No, trzeba włączyć telewizor. Jakiś, nie wiem, nic się nie dzieje w tej grze, ale jakiś taki kurde niepokój budzi ta gra. Chwilę, Ewelince, nie odpisywaliśmy i już się o nas martwi. Pa. Oho. Poszedł na backyard. Który to? Zostawił coś pod drzwiami. Chyba tu zaraz będzie. No bo poszedł. Powinien od tej strony, od lewej przyjść. Jakaś rybka. Albo po prostu poszedł. Zostawił przesyłkę i poszedł. Dobra, idziemy odebrać. Aż mi się wydaje, że niestety pies poleci na pierwszy ogień. Ale no co zrobisz? Chuj z tym. A ty? To może od Eweliny? Jako prawdziwy chłop dostałem bukiet. O. I co teraz? Odpisz kobicie, bo się martwi. Good night. Sorry, I could... No gra mnie nie za bardzo chce pokierować. Co dalej? Przegląd po kamerach albo znalezienie miejsca dla kwiatków. No to co? Jak nie wiadomo co robić, to na kamerę chyba trzeba iść. Oho. Jak się masz? Co jadłeś na kolację? Nie wiadomo od kogo. It was strange, but I dismissed besides I had a lot. Kurde, nie zdążyłem przeczytać tego jednego. Jeszcze się nigdy do domu nie dostał. Chyba jestem jako tako bezpieczny. To Bindzik. To był Bindzik? To Bind był. Tu jest coś. A, widzisz. Ha. Oho. Pierwsza 36 w nocy. Wysiadło zasilanie i 5 wiadomości od anonima, które mówią, że czy jesteś sam, dlaczego mnie ignorujesz, jesteś taki niemiły, jesteś niedojrzały, dobra, nie potrzebuję cię, to jest hotter. At that moment I was almost certain that it had been another prank by Turner. Aha, nie mam kurwa latarki, bo się zgubiła. No nie no, a ja nienawidzę ciemności. No nie, nie bardzo nie lubię. No nie no. Może tu się gdzieś wygenerowała latarka. I pies czeka. O chuj, może już nie pada. O kurwa. A to nie mój pies, to sąsiada. Nic nie dać, bo latarki nie mam. Ty gdzie pies? Jest na froncie domu, na coś szczeka. Myślałem, że to sąsiada, a to się okazuje, że to mój, tylko wybiegł z kojca. Co się... O! Elegancko. Tell that someone had cut the power off from the outside.
ktoś się kręci przy... Ale to ci fani, co są źli na rozwód. Nie prowadzi do czegoś, po prostu... Dobra! Wejdźmy. Co złego się może stać? Ważne, że nie jest ciemno. Teraz do kamer by się warto było dostać. Lepiej sprawdzę. O-o. You said we would stay friends, terrorist. No nie, no, ktoś tu chodzi, no. Zaćkam go tym. Dobra, no bez przesady, bo... Trzeba się dostać jakimś cudem na górę. Czy cudem? No schodami. Czemu muzyka narasta? I had to get back to the schoolwork for Monday. Zaraz, pierw... W piwnicy masz pistolet? Czekaj, kamery sprawdźmy. Wykryto ruch. Uświeciło się. Nie no, niby. Albo stoi za mną. Dobra, odróbmy przyrkę. Nie no, na shifcie to przejdźmy. Mniej strachu wtedy jest chyba. No, chodzi po domu. Oj. A nie można wyjść z tego domu, jak ktoś tu się wkradł? I uciec? Albo po policję zadzwonić? Ewidentnie ktoś po chałupie chodzi przecież. Czemu tego nie chce nigdzie? Zaraz go zabiją. Dawaj po latarę. Jest jakiś plan. Idę po latarkę. Wracam do sklepu po latarę, tylko bocznym wyjściem. Nie da się. A może jakaś przesyłka? O co tu chodzi? Co ja mam striggerować? Dobra, wejdźmy do każdego pokoju ze sobą. Jezus. Piwnica? Do żadnej piwnicy nie zejdę bez latarki. Każdy pokój zwiedziłem. Tu nie ma. Tu się nie da O, teraz się odblokowało. Halo. Latarka jest tam, gdzie rower brałeś. Mówisz? Aż się... Tu gdzieś powinna być. Niestety nie ma. O chuj. Ej! O! Chodzi za drzwiami. Jest na zewnątrz. Palety? Dobra, idźmy, co się może zdać. Czyli w najgorszym wypadku. Coś się wydarzyło na dole, muszę iść to sprawdzić. Tak było w myśli bohatera. To idę. Piekarnik włączył, co? Po co? Nieważne po co, ale od zewnątrz piekarnika raczej się włączyć nie dało. Loki... Co ty nie powiesz? Ta, trzeba się skonfrontować, jak? Coś mi się wydaje, że... Werner powie, że to nie on. Czekaj. Faktycznie były trzy noże w kuchni, w tym wsadzaku takim. A są dwa. Ola Boga. Ktoś ukradł nóż. A, Werner... O kurwa. Do schowka. Oho! Drzwi otworzone. Wchodzi na górę.
Trzeba spierniczać do schowka. Ty, ona Nuła krzyczy. To jest ta Ewelina. Halo. Faktycznie słyszę Nuła. O kurwa! Nie ufaj kobiecie, znaczy Ewelinie. Ale jak to rozwiązać w takim razie? Ewelina wzięła nóż i mnie po imieniu wołała. Weszła do chaty. You said you'd stay friends. Czyli to Ewelina jest cały czas. Ja jakąś sukienkę widziałem. To chyba kobieta była, chociaż dzisiaj to... Nie ma co tak oceniać. Trzy klawisze. A tak creepy dźwięk wydają. Ty. A nie mogę... Po policję zadzwonić? Gdzie tu jest telefon? Kurwa, co jest? Czemu tak? Ostatnio tak nie wyleciała. Ale wkurwiona na coś. Pewnie, że jej nie odpisałem. Nie da się po prostu spierniczyć stąd? Jak najdalej? Przecież wiadomo, że jest zabójca w mieszkaniu. Po co ja mam tu siedzieć? Dostałem od niej kwiaty. Nóż? Nóż jest. Dobra, trzeba jeszcze raz iść lekcję odrobić. Dobra, i teraz rura na górę. Idzie kurwa. Odwrót. Dobra. Tu jedziemy. O kurwa. Jest w pokoju? Ładnie wygląda, może nie, no już mnie zabiła, kurwa. Kurwa, Witeczku, boję się, co się dzieje? Nie co się dzieje? Pomocy, boję się, Witeczku, zrób coś, żebym się nie bała. Witeczku, proszę, pomóż, bo nie wytrzymam. Nie ma odpowiedzi. Nie ma braku odpowiedzi. There is nothing to talk about. Ona tu przyjdzie. Dobra, klikam. I've always been nothing but nice to you. But you always treated me like shit. Potrzebujesz pomocy? Wiem wszystko. I know you left me for her. At least she's not a junkie like you. Dobra odpowiedź. Ale ja cię kocham. Co z tym zrobimy? Wyjdź z domu. Zasługujemy na drugą szansę. Dzwonimy na policję, na dziewczynę? Oho, przestraszyła się policji. Wiadomo, kurwa. Zrób to, a zabiję was obu. O chuj. Chyba się udało! A myślałem, że nie zabiła! Czekaj, co? Czemu? Było napisane, że zbiegł, uciekł z tego. Ale gówno. Zbugowało się coś. Zatrzymaj go! Za wszelką cenę, kurwa! Się zbugowało.
No, uciekłem z domu, Presenyki. Wtedy zadzwonił po policję. Ale jak policja przyjechała, to jej już nie było w domu. Ale wiem, gdzie mieszka. Lecimy do niej? Kara była jedną z pierwszych osób, które poznałem na stronie do randkowania. Miała 3 lata... Była 3 lata starsza niż ja, ale była śliczna, więc zaczęliśmy randkować. Nie miała 3 lat, była 3 lata starsza, to różnica. Ale po 2 miesiącach naszego związku zaczęła używać ciężkich narkotyków. Twardych. Ohoho. Próbowałem jej pomóc. Ale mówiła mi, że próbuje ją zmieniać, jakieś pierdoły. Pewnego dnia miałem dosyć i zerwałem z nią. Powiedziałem, że było też, i nigdy się ze mną nie skontaktowała. Była też zdenerwowana. Próbowała przekonać policję, że nie miała zamiaru zrobić nic złego tej nocy. Ale gliniarz tego nie kupował. Sprawdzili nagrania z kamer, a to pokazało wszystko. Od momentu, jak weszła do domu, aż po moment, jak wzięła nóż z kuchni. Najdziwniejsza rzecz jest taka, że nic nie zostało ukradzione z domu. Była pod wpływem narkotyków i alkoholu. Została aresztowana. Aha. Najlepsze zakończenie Survivor. Przynajmniej nie trzeba na YouTubie oglądać, bo popatrzyłem, miałem dwa różne. Podczas ucieczki, jak wybiegłem na nią i jak uciekłem.